idealnie. Właśnie. Jak to się stało, że jesteś tu dzisiaj z nami? Koleżanka Agnieszka mnie zaprosiła. No właśnie, nasza Agnieszka tutaj wszystkich pozapraszała. Dużo ludzi pozapraszała. Zobaczymy, czy przybędą jeszcze. A ty piszesz wiersze dla siebie? Wydałaś tomiki, czy piszesz też w internecie? Jak to wygląda? Piszę w internecie. Mhm. Nie wydawałam tomików, ponieważ piszę trudne wiersze, więc jest mało... Mały odbiór i prawdopodobnie nigdy by się nie zainteresował, tak? To znaczy, może powiem tak. Trzeba przełamać w sobie pewną bezwładność, mhm, i wtedy można rzeczywiście w tych wierszach coś dla siebie odnaleźć. Mhm. Ale jest taka... One nie są łatwe na pierwszy. A czym jest dla ciebie poezja? Twoja poezja? Moja poezja. Poznawaniem świata. Mhm. Czyli wiersz jest jakby wyrażaniem mojego poznania. Mhm. Mhm. Na pewno... Czyli to jest poezja z punktu obserwatora? Jak najbardziej. Obserwatora, czyli... Obserwator. Mhm. Dobrze to ująłeś. Tak. Czyli jesteś obserwatorem i starasz się światu powiedzieć, co zobaczyłaś przez swoją poezję. Tak, jak najbardziej. Mhm. Mhm. Świetnie. Czy jest jakaś strona internetowa, na której można przeczytać twoje wiersze, czy... Można mnie znaleźć na Facebooku i ja dalej pokieruję. Z imienia i nazwiska, tak? Po prostu. Czyli po prostu wystarczy na Facebooku wpisać Jadwiga Magnuszewska. Tak? I mnie zapisz. Patrzcie, nie przekręciłem po raz pierwszy nazwiska, ale dobrze. Fajnie, no to co? To może jakiś pierwszy wiersz. Dobrze. Trudne pytania. Są pytania, na które stale unikamy odpowiedzi. Odpowiedź wymagałaby od nas działania. Wolimy pozostać we mgle nieznajomości tematu i posiadać na niewygodną okoliczność wygodną wymówkę. Ja piszę krótkie wiersze. To był pierwszy wiersz. Właśnie, to może brawa, kochani. Właśnie, musimy tutaj teraz pilnować, bo żebyśmy wiedzieli, że to się skończył, wiesz. No, to drugi wiersz? Drugi wiersz. Ja oczywiście proponowałem tutaj Jadzi, że proszę, może coś w duecie zrobimy, albo... Proszę to przeczytaj. Całe? Sam? Całe sam. Całe sam. Bo to jest taki nietypowy, jak na mnie wiersz. Nietypowy jak dla ciebie, dobrze. Ale ciekawe. Moi drodzy, Jadwiga Magnuszewska i wiersz o tytule Prawda w swojej brzydocie jest piękna. Czy to do mnie pasuje bardziej? Lepiej zinterpretujesz tekst niż... Rozumiem. Posłuchajcie. To wręcz nieprzyzwoite. Prawda stanęła naga. A ja nie wiem, gdzie mam podziać oczy. Byłem dotąd niewinny. Woalka kłamstwa skromnie przysłaniała jej nagość. To nie do pomyślenia nazywać rzeczy po imieniu. Przecież to nie uchodzi ujawniać fakty. Jeszcze te niepokorne fakty przewrócą świat na lewą stronę. A lewa strona jest niebezpieczna. Moja strona to zawsze prawa strona. Mówisz, że masz dowody? Że ja się mylę? Popatrz. W lustrze iluzji wszystko jest prawidłowe. Prawda jest taka, niemodnie realna. Niech się schowa, bo przynosi nam wstyd. Z punktu obserwatora jak było? Ładnie przeczytałeś. Ładnie przeczytałeś? Czy to była prawda, czy to była grzeczność?